Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii z byłych roczników. Zdałam do innej szkoły w centrum. Mam wysokie wyniki, ale okazało się, że jest straszny wyścig szczurów. I bardzo źle się tam czuję, więc postanowiłam tutaj wrócić. Słyszałam, że nauczyciele nie gnębią uczniów. Jest spokojny tok nauczania. W poprzedniej szkole miałam problemy z nauczycielami. To nie była atmosfera, gdzie mogłam się rozwijać. W lepszej szkole wiedziałam, że będę miała gorszą atmosferę, to po pierwsze. Po drugie, nauczyciele by podchodzili z takim... A, zróbcie to, to, to. Słyszałam dużo dobrego o tej szkole. A też nie radziłam sobie w poprzedniej. Moja koleżanka, która była uczennicą tego liceum, opowiadała mi dużo, że to są nauczyciele, którzy zawsze chcą pomagać. Nie traktują nas tak, jak mi się zdarzało w moich poprzednich szkołach, jak roboty, tylko widzą w nas ludzi, widzą nasze problemy, starają się nam pomóc. Są fajni, mili. Można im poopowiadać kawały, pośmiać się. Słyszałam też o zespole muzycznym, co mnie bardzo zainteresowało. Ja chcę zdobywać wiedzę. Miałam obawy, że z kimś nie będę się dogadywać, lub ktoś mnie nie lubi, lub będę miała złe stosunki. Nie ma czegoś takiego. Lepszego kontaktu w sumie nie miałam niż tutaj w tej szkole z rówieśnikami. Mamy jakieś czasami tam swoje zgrzyty, swoje zdania, ale to jest tylko kwestia tego, że jesteśmy już duzi i każdy ma własną opinię na dany temat. Taką relację pomiędzy nauczycielami i uczniami i samymi uczniami ogólnie. Nikt tu na szczęście nikogo nie wyśmiewa, jest dobra atmosfera. Jesteśmy skrani. Większość osób już kojarzę, a jestem tu dopiero jakby 3 miesiące, tak? I to jest fajne, że ja idę i po prostu rozpoznaję tych ludzi. Ja wiem, z kim mam do czynienia i z kim rozmawiam. Sądzę, że ogólnie każda osoba w klasie ma wsparcie wśród rówieśników i w sumie od starszych klas do młodszych klas, bo integrujemy się dzięki właśnie takim małą rzeczą tak naprawdę i występom, na przykład jakimś jasełkom, albo właśnie, nie wiem, jak wychodzimy i nagrywamy coś z naszą klasą, jak mamy tą edukację medialną. W mojej wcześniejszej klasie było około 30 i więcej osób. Teraz mamy chyba 19, ponieważ jest to klasa integracyjna. Mamy 2 nauczycieli zawsze na lekcji. W razie co, gdy nie ma nauczyciela, który z danego przedmiotu, mam zastępstwo z tym drugim nauczycielem często. Dodatkowo jest to pomoc, ponieważ gdy czegoś nie rozumiemy, nie nadążamy, nauczyciel pomocniczy też zapisuje to wszystko i w razie do sprawdzianu można poprosić o notatki. Nauczyciel wspomagający, tak, no to jest złota kobieta. Jest najlepszy na świecie. To jest kobieta, złoto, skarb i po prostu chodzący ideał. Wydaje mi się, że wymagają tyle, na ile widzą, że uczeń może zrobić. To też pewnie zależy od zainteresowania przedmiotem. Nauczyciele pomagają nam w życiu. Nawet jeżeli mam jakiś problem osobisty, tak, jakiś mój prywatny, mogę się zwrócić zawsze do kogoś i wiem, że ten problem zostanie jakoś rozwiązany albo zostanę nakierowana na jakąś dobrą drogę, tak. Podziwiam bardzo to, że bardzo dużo się tutaj dzieje. Są różne inicjatywy, które organizuje szkoła, czasem w połączeniu z harcerstwem czy z urzędem dzielnicy. Jakby to harcerstwo nie jest zapomniane, tylko też możemy pokazać się, że działamy, że ludzie chcą po prostu się rozwijać, pomagać. Tu jest tak fajnie, że w innej szkole sobie nie wyobrażam. I tutaj się czuję jak w domu po prostu, więc nie mam ani żadnego stresu. Jest nawet lepiej niż myślałam, że będzie. Tutaj mam wszystko, czego potrzebuję. Nie ma w sumie takiej rzeczy. Ciężko mi teraz pomyśleć nad czymś, co mi się nie podoba. Chyba nie ma takiej rzeczy, której nie lubię w tej szkole. Szczerze? Zapach obiadu. Wszedni. W tej szkole nie lubię tylko tych 3 pięter i tych schodów, po których muszę za każdym razem schodzić i wchodzić.